Niemalże wszędzie, gdzie spojrzymy, miłość jest reakcją na postrzeganą wartość obiektu naszej miłości. Tak to zawsze działa. Coś kochamy, bo, coś kochamy, ponieważ, coś kochamy dlatego, że preferujemy jedną rzecz na drugą, dlatego, że wydaje ona nam się bardziej wartościowa, miła dla nas, przynosząca jakąś wartość, jakieś korzyści. Tym samym jesteśmy kuszeni, by myśleć, że Bóg kocha nas z powodu tego, że w nas znajduje coś wartościowego. Że Bóg kocha nas po prostu z reakcji może na naszą miłość do Niego. Że Bóg kocha nas, kiedy my kochamy Go. Niektórzy posuwają się tak daleko, że stwierdzają, że krzyż Chrystusa jest objawieniem naszej wartości. Krzyż Chrystusa pokazuje, jak to cenni i wartościowi jesteśmy my. Jednak jedyne, co Jan może powiedzieć o naszym udziale w miłosnej relacji z Bogiem w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Jedyne, co Jan może powiedzieć o naszym udziale w miłosnej relacji z Bogiem, jest to, że my Go nie umiłowaliśmy. Co więcej, Jan dodaje, że w tej relacji my jesteśmy grzesznikami w potrzebie przebłagania naszych grzechów. Winni, zbuntowani, niezasługujący. Innymi słowy, nie było w nas nic atrakcyjnego, co mogłoby wywołać Bożą miłość do nas. Bóg pokochał, pisze Jan, bo jest miłością. Pokochał, bo On taki jest. Motywacją Bożej miłości nie byłem ja, nie byłeś ty, był On sam w swojej naturze. To była Jego inicjatywa, to był wyraz Jego natury. A najwyższym, najpiękniejszym, najbardziej budzącym podziw wyrazem Jego miłości było oddanie Jego jednorodzonego Syna, by ten poniósł karę w miejsce grzeszników. Te prawdy, zrozumiane i przyjęte, nie pozostawiają miejsca ani na pychę, ani na rozpacz. One nie pozostawiają miejsca na pychę, ponieważ miłość Boża wyrażona w poświęceniu Syna Bożego wskazuje nie na wielkość naszej wartości, byśmy się delektowali swoją moralnością, ale wskazuje na wielkość naszej grzeszności. I nie pozostawiają miejsca na rozpacz, ponieważ ani moje upadki, ani moje wątpliwości, ani moje porażki i nieprawości, ani żadna inna nieatrakcyjność, która jest we mnie, nie są w stanie zburzyć i zniszczyć miłości Bożej do mnie w Chrystusie. Czy rozumiemy to? Czy rozumiemy to? Boża miłość nie skrywa się w naszej urokliwości. Wymiar i pewność Bożej miłości do mnie nie spoczywają w moich emocjach, w tym, jak ja się czuję. One spoczywają w historycznym wydarzeniu, akcie miłości, w którym tego, który grzechu nie znał, grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Niech Boża miłość i uniży nas, tam gdzie się wdziera pycha, wskazując nam na naszą grzeszność, i podniesie nas, tam gdzie wdziera się rozpacz z powodu naszych wątpliwości i własnych porażek i niedociągnięć i grzechów. Niech uniży nas tam, gdzie wkrada się pycha, niech podniesie i zapewni tam, gdzie wkrada się rozpacz. Wpatrujemy się właśnie w tę prawdę, miłość Bożą okazaną nam w Chrystusie, który bierze od nas wszystko, co najgorsze, aby dać nam wszystko, co najlepsze. Daje nam pojednanie z Bogiem, przebaczenie grzechów, usprawiedliwienie, życie wieczne.